zmieniliśmy miejsce na drugą część. Może się uda nie przerwać, bo szamana ta technika smartfonowa przerasta, ale może tablica nas będzie chronić. Tutaj cieplej do słoneczka, wiatr nie wieje. No i możemy w tym raju trwać. Chce ci się to trzymać? O. No i tak, moi drodzy, najistotniejsze w tym wszystkim to to, żeby nie wartościować teraz tych wszystkich wydarzeń, które będą się wydarzać. Bo w tym pomieszaniu wszystko do góry nogami stoi, jak szaman przedtem w pierwszej części powiedział. A patrząc z reguły z tej perspektywy, z której na co dzień można to obserwować, żyjąc w tym smogu elektromagnetycznym i mentalnym przede wszystkim, bardzo trudno o prawidłową ocenę tego. Tym bardziej, że informacje, które można odnaleźć, czy to w sieci, czy w mainstreamie, z perspektywy, czy z punktu widzenia szamana, nie mają pokrycia w rzeczywistości. A serducho, bardzo trudno to weryfikuje. Zdrowy rozsądek to jest coś, co dopiero może na nas spłynąć. Czy spłynąć na ludzi, jak przejdą przez ten czas, który jeszcze trochę potrwa. A czy potrwa miesiąc, czy pół roku, czy może dwa lata? No, to wszystko zależy od tej niewielkiej garstki ludzi, którzy na granicy wybudzenia są i tego promila, który się obudził. Promila, jakby chcieć to dokładnie powiedzieć, ale nie ma co w to wchodzić, żeby się nie załamać. No i co tu jeszcze powiedzieć? 7 kwietnia ze Skrzycznego. Jeszcze trochę szaman powie o tym, co się z naszymi ciałami dzieje, a w zasadzie ten ostatni tydzień chyba był taki znowu najmocniejszy. To było 4 dni. Praktycznie można by powiedzieć tak, że ten promila został rzucony na matrycę życia i mógł się w nią wpiąć. To trochę tak, jakby wziąć taką rzadką plastelinę i rzucić o skałę. I ona się tak rozczapiżyła i przylepiła do tej powierzchni. Zakładając w tym modelu, że skała czy powierzchnia skały to ta pierwotna za życie. Myślę, że sporo z was w jakiś sposób tego doświadczyło. Łamaniem, sztywnieniem, bólem stawów lub tam innymi rzeczami. To pewno jeszcze będzie, mimo że było to już wiele razy, ale tak mocne, jak było ostatnio, to zdaniem szamana chyba nie było. Aczkolwiek tylko ci, co piersi idą, tego boleśnie odczuwa, to boleśnie odczuwali, najboleśniej.
reszta trochę słabiej, a ciągle to jest bardzo wielka ilość ludzi na tej planecie. No a cała reszta, no to tak. Patrząc z perspektywy tadzia owsianki, to 55% do utylizacji. Patrząc z perspektywy innej, nie powie szaman, że z perspektywy szamana, no to 90% jakby się utylizowało, to te 10% faktycznie żyłoby w raju. A wszystko, co pomiędzy nimi zostanie, na jakość życia wpływać będzie. Bo niestety nie ma tak, że tutaj wszyscy ludzie są równoprawni, jak się niektórym wydaje. Bo wiele razy szaman powtarzał, że ludzkie ciało nie gwarantuje, że to, co w nim żyje, jest człowiekiem. Trochę tak jak w samochodzie. Można wsadzić kubicę, można wsadzić szamana, można wsadzić rybeczkę jako kierowca, a można wsadzić małpę. Bardziej rozumiejąc małpę jako coś, co z możliwością pokierowania tym pojazdem ma wielkie trudności, a nie jako zwierzę, bo jako zwierzę to ta małpa czasami może mieć dużo większą świadomość niż nie jedna małpa, niż nie jeden dziesiątek populacji, co żyje w ludzkich ciałach. No ale to na pewno niepopularne będzie dla wielu. Ale szaman akurat to ma w dupie. Co kto na ten temat myśli? Dopiero jak ci, co z przodu odłączą się od tych, co ich nawet z tyłu nie ma, to będzie możliwe wykreowanie świata, o którym gdzieś za 70. górą, w siódmym rozpoznaniu, przed czubkiem każdego nosa, można śnić, bo na razie w realu nie ma nic. Ludzie sobie wyobrażają, że świat miłości, czy ten cudowny, który ma być, to świat, że w końcu będą mieli wszystko, będą żyli w dostatku, będzie ich stać na samochód, który sobie wymarzą, na chałupę, bo do tej pory mieszkają nie wiadomo gdzie, albo i tak dalej, i tak dalej. Szaman nie chce w ogóle podążać tymi ścieżkami. A najlepiej, jak wygrają w to lotka, to wtedy dopiero się zastanowią, jak ten cudowny świat ma wyglądać. A to nic bardziej błędnego. Bo to musi być operacyjnie dostępne każdym elementem ludzkiego, człowieczego przejawienia. Umysłem, emocjami, wizją i działaniem. Na co dzień. A nie od święta i w śnie, którego się nie pamięta. No i chyba tyle na tą chwilę.
szaman ma do powiedzenia. Dla przypomnienia, kody działają mega mocno teraz. No i to chyba najlepsza ochrona przed wirusem. Znaczy przed Jokerem. Co cudowną jest zasłoną dla jednych, co ukrywa ich działanie. Ale o tym może jeszcze szaman zdąży powiedzieć, jak będzie po co. A z pewnej perspektywy jest najwspanialszą rzeczą, jaka mogła się przydarzyć jeszcze nam wszystkim. No i do usłyszenia.